Siema, lecimy dalej z Hero Siege'em. Jeszcze trochę grindu. Jeszcze trochę trzeba pogrindować, mam dopiero 5 milionów. A zobaczymy, czy ten Air Melon poszedł troszkę w dół, czy nie. 8,5 plus 4 plus 5 za 12. Czyli potrzebuję tak 7 milionów jeszcze, żeby sobie to kupić. Kluczyki powoli się zbierają na dungeony. No i co? Idziemy sobie farmić. Satanic Zona, zobaczmy co tu mamy. Mamy Magic Find. Dobra, mamy Double Magic Finda. Większego expa. Już zaraz będzie 40 hero level. Więc do 50 już niedaleko. No i co? Lecimy. No mam nadzieję, że coś fajnego poleci. Jest niby sporo tego Magic Finda. Ile ja ogólnie mam Magic Finda? Gdzie to jest? Mining Magic Find 971%. Więc no, mam nadzieję, że coś poleci. No i mamy 40 hero level wpadł. Jest 30 chyba procent więcej expa na tej mapie. Więc zawsze coś, zawsze troszkę szybciej to będzie leciało. I dajemy sobie tutaj. W pierwszej kolejności poszedłbym po ten attack speed. No, później zobaczymy. O, poleciała jakaś setówka. Tier S. Thief's Mighty Sword. Oka. O, to jest takie dziadostwo. Pod ten set kiedyś grali. Nie pamiętam na jakiej postaci, ale pamiętam, że kiedyś się to grało. Nie wiem, czy to może być coś warte. O, i trafił się znowu Battlefieldzik. Battlefieldy to mam chyba, kurde, najczęściej w tej gierce, nie? Najrzadziej mam House Towery. A tak czasami się Riptic jakiś trafi. Czasami Shadow Realm. Chociaż ten Shadow Realm to jest moim zdaniem trochę dead mechaniką przez to, że ceny tego NPC-a są tragicznie wysokie. Tam się nic chyba nie opłaca kupować, nie? Że tą mechanikę mogliby albo zreworkować, albo nie wiem. Najlepiej tak by wprowadzali jakąś nową mechanikę w każdym nowym sezonie. To by było najlepsze. Zawsze coś nowego by było na tych mapach, nie? A tak to jak ktoś gra od Hero Siege 1 w tę grę, no to praktycznie chyba cały czas są te same mechaniki. Chyba za wiele się nie zmienia w tych mechanikach z sezonu na sezon. Między tym co było, nie wiem, z 2 lat temu, a tym co jest teraz, no to ktoś mógł nie grać przez ten czas i wie jakie są mechaniki w gierce, nie? Jeżeli chodzi o te mapy. Ty, co ja dropnąłem? Glyfa dropnąłem na mapce? Aha, to jest charm. Enhanced damage i attack damage increase. Ty, to by było chyba spoko dla mnie, co? Tylko gdzie ja bym to mógł wrzucić? To jest bardzo dobre pytanie. Czekajcie. Jakbym wywalił te dwa. Ile ja mam damage'u? 368, 352. Pyk. No i wyszedłem na minus na tym. Pytanie, jak to teraz zrobić? Jakbym zrobił tak i tak. Ty, to jeszcze gorzej. Magic skill damage dużo daje. A to? K? A, i wyszedłem na tym tak jak byłem. Praktycznie. No nie wiem. Dobra, zostawię na razie tak. Bez szału. O, jest i satanik kolejny. Jakiś wisiorek, tier S. Oka. Satanic amulet. On daje plus 1 roll skill, attack speed, lightning damage. Ty. A ten, aha, mi daje plus 3. Roll skill. No to nie, to mój jest lepszy. O, i poleciały dwa. Tylko, że niestety tier A. Także, no. Bez szału na tej mapie ogólnie. Niby tyle Magic Finda.
A za bardzo nic nie leci. No tyle, że wbiję myślę, że z pół levela na tej mapie, nie? No przynajmniej to, bo jest tam troszkę więcej expa. Dobra, zmieniła się mapka i zobaczmy, co mamy. Loot amount increased. Magic find o 50%. Ancienty. No ale shitowa mapka. Liczyłem, że będą jakieś heroiki albo coś. Dawno nie miałem żadnej mapki fajnej na loot heroiku. Bez kitu. Nie pamiętam, kiedy miałem ostatnio taką mapkę. A jak miałem, to i tak mi żaden heroik nie poleciał. Także unlucky. Na tej mapie to giga szybko mobki padają, nie? Pa, pyk, pyk, pyk. Przydałby się jakiś wyższy poziom trudności. Wind token, co to jest? Pewnie jakiś charm? Poka. Gdzie jest ten wind token? Tutaj. Charm. Pod. Minus enemy lightning resy. I plus moje lightning resy. Tylko zamiast czego ja bym to musiał dać? Żebym wywalił to, to, pyk i tutaj. Zendo Arcane Skilli. Troszkę chyba damage'u straciłem. Pytanie, czy te minus resy na mopkach się opłacają? Powinny. Tak mi się wydaje. Flaming Coin. Co to? Plus 2 Phoenix Fly dla Pyromancera. Coś ostatnio kurde czarmy zaczęły lecieć. Fajnie by było, jakby mi ten kurde melon poleciał, który ja chcę kupić za 15 milionów, czym za 12. No, to by było koks. Miałbym darmowego upgrade'a wtedy. Pa, kolejny czarmik. Same czarmy lecą, co jest? A tego czarma już mam. 10% 369. No to mam lepszego. Zobaczymy później, czy to coś warte. O, kolejny satanik poleciał. To są chyba rękawiczki. A nie, to jest mace. Okej, z czterema suketami. Oho, bifrostki poleciał. Czyli ile? 200-300k na plus. No jeszcze sobie dobiję ten level i sobie podsumujemy dzisiejszy grind. Ale wydaje mi się, że bez szału będzie. Bo też jakoś super dużo rzeczy nie poleciało. Przydałby się jakiś kurde taki item, wiecie, który jest wart, nie wiem, z 5 milionów. Coś takiego, bo cały czas mnie lecą jakieś rzeczy, ten bifrostki to jest ile? 200-300k. No to w takim tempie to trochę będę zbierał na tego czarma jeszcze, nie? O, mamy kolejnego Battlefielda. O nie, nie, kurde, się zblokowałem o tym mopki, no nie. Ty, ale w ogóle śmierci nie zabierają hero levela? Wydaje mi się, że w ogóle expa nie straciłem, jak teraz umarłem. To było ciekawe, bo z tego co pamiętam, zawsze chyba, przynajmniej w Hero Siege'u 1, śmierć zabierała level. Nie wiem, może to zmienili? O, satanik, tyle że tier A niestety. Czyli niewiele warty. No, nareszcie coś poleciało. Heroik poleciał chyba. Teraz zobaczymy. Oka. Ale tego nie dropnąłem już. Belt of Infinite Wealth. Ciekawe. Może są ciekawi, ile to jest warte, nie? Ale boję się, że to jest taki syf, że będzie kosztować za 100k. Jak patrzę na ten item, to kurde nie wygląda, jakby był jakiś giga super. No bo co on tam ma? Defense, fizyka. Ma Magic Finda 20% niby. Więc może. No i mamy to. 41 hero level. 9 leveli do 50. Także rozdamy sobie ten levelek, pyk. No, jeszcze tutaj trochę brakuje tych leveli, żeby pójść dalej. Także idziemy zobaczyć dzisiejszy zarobek. Belcik. Toka. No, to nieźle.
Tak, coś czułem, że to syf. Stoka. Mamy 99. No i najgorsze jest to, że z tych wszystkich itemów, które dzisiaj droptałem, to był jedyny item, który był cokolwiek warty. Reszta to same shity. I nawet nie opłaca się tego wystawiać. Jeszcze zobaczymy kluczyk. 330. O, ty dwa klucze dropnąłem. Ohoho. Dobrze, dobrze. No, to te dwa klucze chociaż uratowały, to mam jakieś 700k profitu dzisiaj, więc no, nie za wiele. Także tyle. Może następnym razem pójdzie lepiej.